Moi dzisiejsi goście są małżeństwem już od ponad roku, choć wciąż czekają na swoje wesele. Dlaczego w Urzędzie Stanu Cywilnego towarzyszyli im tylko świadkowie, a panna młoda nałożyła sobie obrączkę sama? O tym wszystkim dowiecie się z mojej rozmowy z Marianną i Miłoszem Gierszewskimi. Słuchajcie, tak się cieszę, że mogę Was dzisiaj gościć i mogę Was poznać, bo... Tak się cieszymy, my dziękujemy za zaproszenie. Jestem taką Twoją fanką. Rzadko kiedy zdarza się, że po prostu osoba, na przykład, o której siedzę, jest dla mnie po prostu tak interesująca, że nie to, że śledzę ją na Instagramie, stalkuję. Także wiem o Was mniej więcej wszystko. Ale ja chciałam bardzo oprócz tego Waszego ślubu porozmawiać o Waszej miłości, bo ona jest dla mnie po prostu tak intrygująca, a Wy też... W tych relacjach wykazujecie się tak ogromną dojrzałością w tej relacji, taką ogromną mądrością. Jestem pod ogromnym wrażeniem, bo wy jesteście tacy młodzi. No. Skąd to się bierze, Marianka? Wiesz co, myślę, że chyba, jeżeli bym miała tak to w jednym zdaniu zawrzeć dosłownie, no to są doświadczenia, tak mi się wydaje. To, przez co ja przeszłam w swoim życiu, 4 lata chorowałam, rzedziąc zapalenie jelita grubego. Operacja, która była już taką ostatecznością, która mi na dobrą sprawę uratowała życie. No i gdzieś tam po tej operacji po prostu nawinął się Miłosz. To był zupełny przypadek, bo ja po operacji właśnie wyłonienia stomii pomyślałam sobie, dobra, no nie mogłam zdawać do szkoły teatralnej, no bo w tym czasie miałam właśnie operację, ale chcę coś ze sobą zrobić, no nie chcę tak bezczynnie siedzieć, więc się zapisałam do szkoły aktorskiej, no na takie zajęcia aktorskie. No i tam poznałam Miłosza. Miłosz w ogóle na dzień dzisiejszy nie ma nic wspólnego z aktorstwem, ale miałeś taki... Wtedy miałem przez 2 miesiące coś wspólnego. Taką zajawkę żeśmy się złapali. Tak. Czyli po prostu dostał jakiś sygnał z góry, że musisz iść na ten kurs, nie? Po prostu nie byłaś tam na niego ja czekała. To samo i tak naprawdę, co jest najlepsze, myśmy się z tej szkoły pisali, jak tylko się poznaliśmy. Jak tylko się poznaliśmy. Więc to było zdecydowanie jakiś taki, wiesz, palec przeznaczenia, że po prostu się mieliśmy tam spotkać, mieliśmy się tam poznać. Między nami kliknęło od razu i jak tylko między nami kliknęło, to się wypisaliśmy z tej szkoły. Słuchajcie, ale ty oprócz tego, że znalazłaś faceta, który spełni twoje oczekiwania, też znalazłaś mężczyznę, który stawił czoło też twojej chorobie. Tak, to prawda. Na którym etapie mu o tym powiedziałaś? Jak to się stało? Jak ty zareagowałaś? To jest dla mnie takie ciekawe, wiecie, bo to jest trudne, a wy przeszliście przez to tak, wydawać by się mogło z zewnątrz lekko, ale jak było naprawdę, powiedzcie? No kiedy ja ci powiedziałam? Od razu właściwie. Właściwie tak, to było drugie spotkanie. Od razu. To jest szok, nie? Nie bałaś się tego zrobić? Wiesz co, ja mam takie podejście, takie motto na życie, że po prostu tam, gdzie jest lęk, tam, gdzie jest najwięcej lęku, tam jest i najwięcej potencjałów i wolności. I lekkości, i miłości, i szczęścia. I myślę, że za tymi odważnymi decyzjami stoi najwięcej potencjału i najwięcej jakości, których my na życie chcemy. No bo każdy chce, wiesz, miłości, szczęścia, bogactwa, obfitości i tak dalej, i tak dalej. I ja wiedziałam, że jeżeli ja chcę z tym człowiekiem budować coś poważnego, to ja nie chcę manipulować prawdą o sobie. Ale ty już to czułaś na drugim spotkaniu, że to już jest ten i muszę mu po prostu wyłożyć kartę na stół? To jest prawda o Mariannie, że jest bardzo niecierpliwa. O, proszę! Więc to myślę, że to było dużo tutaj roli też tego. W sensie, jakby tak od razu ja to tak czułem, że Mania jakby chce przesiać, w sensie od razu powiedzieć, słuchaj, bo jeżeli mamy jakby coś robić dalej i ja mam ci to powiedzieć za jakiś czas, to wszystko i ty masz się wtedy okazać po prostu niefajny, to ja wolę ci powiedzieć teraz. Ja to tak odczułem i też dlatego dla mnie to było coś takiego, dobra, to jest takie pierwsze męskie wyzwanie, jakie otrzymałem od tej kobiety i albo stanę na wysokości zadania, albo po prostu zabierzmychnę, tak, do innego jakiegoś bezpiecznego miejsca, tak? To ja chciałam jak najszybciej powiedzieć, słuchaj, no taka jest prawda o mnie, albo w to wchodzisz, no albo w to nie wchodzisz. I jak ja mu powiedziałam, to ja nie byłam pewna, czy Miłosz po prostu nie wstanie, nie wyjdzie, albo nie powie, wiesz, no muszę lecieć, bo babcia zadzwoniła, czy mama. Czy koleżanka. Jak ty się poczułaś, kiedy
usłyszałeś o chorobie, która towarzyszy Mariance na co dzień. Czyli też tobie, jeżeli wejdziesz w ten związek, no tak, będzie towarzyszyła. Powiem szczerze, że no, pierwsze to miałem takie, że okej, okay, nic takiego się nie dzieje. Mhm. Potem jak wróciłem do domu, to trochę poczytałem, jak właśnie to wygląda, bo tego wieczora przesiedziałem północki, tam prześledząc jakieś blogi i w ogóle. No i jak już wiedziałem wszystko, to miałem takie, dobra, no problem w ogóle. Dla mnie to nie jest żadna sprawa i pamiętam, że wtedy na następnym spotkaniu powiedziałem właśnie Mani, że słuchaj, jeżeli dla ciebie to nie jest problem, no to dla mnie też nie, no bo w sumie no to... To tak naprawdę ty masz ogromne szczęście, bo wydaje mi się, że często kobiety, które cierpią na tą samą chorobę, na którą ty cierpisz, nie mają tyle szczęścia, że jednak są partnerzy, którzy wysiadają w tej sytuacji. Tak, tak, to na pewno. Mi się też wydaje, że wiesz, zależy też z czym jakby do ludzi wychodzisz. Bo ja ze Stomią się naprawdę zaprzyjaźniłam od razu i ja potrafiłam od razu docenić, że to mi uratowało życie. Ale to jest tak trudne dla kobiety. Jak ty to zrobiłaś? Wiem, wiem. Wiesz co, to jest taka robota ze sobą. Taka robota ze sobą, żeby się kochać, żeby się doceniać, żeby dać sobie możliwość wyrażania siebie. Ile kobiet się nie wyraża, ile kobiet sobie mówi, ja jestem na ostatnim miejscu swojej listy priorytetów. Ile kobiet w ogóle na siebie nie zwraca uwagę. I jak ja naprawdę cały czas choroby, to był dla mnie czas takiej orki sama ze sobą, naprawdę. Ja zaczynałam, jak zachorowałam na przedzień zapalenie jelita grubego i przechodziłam przez kolejne terapie farmakologiczne, czego ja się nie chwytałam. Jakieś filmiki motywacyjne, speech'e, zmień swoje życie w 30 dni, wdychaj zdrowie, wydychaj chorobę, wdychaj złote powietrze, wydychaj wrzody. No generalnie wszystko. Ja przeszłam przez to wszystko, byłam tam, dokonałam tego, przeszłam przez to. To nic nie pomagało. I wmawianie sobie, jestem zdrowa, jestem zdrowa, jestem zdrowa, jak ja latam 40 razy na dobę do toalety, to nic nie da. Mhm. Czyli to jest tak ważne, żeby po prostu siebie zaakceptować i czuć sama się doceniać po dokładnie prostu. Tak. Mm. Dokładnie tak. Żeby i też siebie nie stawiać na ostatnim miejscu. Dokładnie tak. I wiedzieć, czego my chcemy. Mm-hmm. Ja, to był Sylwester przed poznaniem Miłosza, czyli jeszcze przed operacją. Mm-hmm. Ja ten Sylwester spędziłam w domu, no bo z rodzącym zapaleniem jelita grubego, czyli właściwie w domu z toaletą i z kanapą. I ja całą tę noc poświęciłam na spisanie wszystkich cech, jakie mnie interesują u mężczyzny. Afirmacja. I to. I co? I to afirmacja właśnie taka, czyli nie na zasadzie ja sobie wmawiam, że mam mężczyznę, który mnie ceni, mam mężczyznę, który mnie widzi, ja już jestem w związku. Nie afirmacja właśnie z poziomu oszukiwania swojej podświadomości, mhm, czyli jestem zdrowa, jak nie jestem zdrowa, tylko afirmacja, która miała datę realizacji. Czyli ja bym w tym roku... Zamówiłaś sobie faceta. Dokładnie. Ja bym w tym roku, do końca przyszłego roku, czyli to było do końca 2016, do końca 2016, tak, myśmy się poznali w 2016, dlaczego ty tego nie pamiętasz? No bo to zlewają się teraz. To był moment, kiedy miałeś podpowiedzieć ten rok, a nie siedzieć cicho, Miłosz. Zlewają się teraz. Więc ja sobie tak ustaliłam, ze swoją podświadomością się umówiłam, żeby do końca 2016 znaleźć, spotkać tego mężczyznę, którego sobie wypisałam na kartce. I on jest taki wypisz wymaluj? I on jest taki wypisz wymaluj. No i siedzi tu tak. Słuchajcie, chciałam porozmawiać o waszych zaręczynach, bo mam wrażenie, że w waszym życiu wszystko jest trochę nietypowe i te zaręczyny też były raczej nietypowe. Myślę, chcesz to opowiedzieć? No tak, no ja miałem cały plan przyszykowany, wiadomo, no ale... Ale życie ma swoje plany. Życie ma swoje plany. No ostatecznie skończyło się na tym, że może najpierw powiem, jak było, zanim powiem, jaki był plan. Może tak będzie bardziej odpowiednio. Dobra. Pojechaliśmy do restauracji. No i co? No tego dnia Mania miała taki średni humor. No ale ja już miałem, wiesz, postanowione, wszystko było kupione, przyszykowane. Wszystko miałem, wizualizacja pełną gębą. No i już tak czułem, że na kolacji się coś tak psuje. Jak tylko usiedliśmy, no bo Mania taki kiepski humor, to jej przeszkadza, no za głośno, zamówiłam. Ciasno. Ten pan, który podszedł do nas zapytać o zamówienie, taki niemiły. Aha. Oczywiście był miły, no ale Mania stwierdziła, że był niemiły. No i namówił, ten niemiły kelner namówił Mariankę na... Zły makaron. Na zły makaron. Powiedział, że to jest specjalność, no tak, bo to był jakiś tam makaron dnia, tak, makaron dnia. No,
Generalnie nie, rzeczywiście... może powiedzmy, z czym on był, no. Tak, no bo na to słodko. Był kurczak i chałwa. Tak, to, tak. No, no to się nie udało, po tak, prostu, tak. To się nie udało. Tak, mała tak, szansa, tak. Żeby to się udało. Tak. Ale nie, no fajnie, że wiecie, mierzą wysoko. Nie, no oczywiście. Próbują cię przemusić na nowe, wiesz. Tak, no i Mania zamówiła ten makaron. No i tu były kolejne faux pas. Ja miałem makaron, który był dobry. No i to było... Najgorzej! No i to był już gwóźdź... Tak, to był gwóźdź do trumny. No więc wyszliśmy z tej... A nie mogliście się podmienić tymi makaronami? No Miłosz mi nie, dał ma... kilka ja, gryzów, ja, to nie było tak. Wiesz, próbowałem wszystko, ale to już okay. Był koniec. No więc wyszliśmy z tej restauracji, no i tak się zastanawiałem, czy nie anulować tej całej akcji, no bo... No bo raczej średnio to wygląda. Jak z takiej komedii, gdzie zaraz mamy się rozstać, bardziej ja nie zaręczyć. Więc, no ale myślę sobie, że nie, że wiesz, powiedziałem sobie, ustaliłem. Mhm. Moi wszyscy koledzy, mój tata wiedział, rodzice Mani też, których pytałem, też wiedzieli, że to będzie tego dnia, no więc sobie, jak będę musiał zadzwonić do każdej osoby i opowiedzieć, co się stało i przełożyć, no to po prostu masakra będzie, zabiją mnie, poza tym, no kurczę, no umówiłem się, to robię to. No więc zaciągnąłem Manię do samochodu i użyłem sprytnego podejścia, mianowicie chciałem bardzo, żebyśmy pojechali na Plac Konstytucji, mhm. Bo tam chciałem się oświadczyć, bo tam się pierwszy raz pocałowaliśmy. No natomiast Mania nie była w humorze i też wiedziałem, że jak powiem Maniu, chodź pojedziemy na spacer na Plac Konstytucji, no to Mania zaraz powie, nie chcę, jedźmy do domu, tak, albo w ogóle, słuchaj, nie chcę na spacer, tak? I ty z więc... taką kapryśną dziewczyną chciałeś się zaręczyć? Do tego dnia akurat tak było, wyłośnione. Tak cię przedstawia w takim świetle? No ale... Tego dnia nie bardzo. Nie, no bardzo. To wyjątkowy ale był nie, dzień, no, ale tak? Zobacz, bardzo chciałem, bo dążyłem do tego. No bardzo chciałeś, no właśnie, to, aż jestem zadziwiona, że ty tak bardzo chciałeś. A ja no byłam, i... zapomniałeś powiedzieć, że ja miałam rozmazany make-up w ogóle, bo ja się prawie nad tym makaronem popłakałam tam, no. No tak, no, prawda, wyparłem to, było, to już trochę. Wyparłeś to, bo to było za trudne. Wiesz, ja byłam, ja miałam PMS. A czemu to był, aha, okej. Okay. Zastanawiam się, czemu to był nie ten dzień, okej. Okay. Miałam PMS, ten makaron z chałwą, a Miłosz ma pyszny, no po prostu wszystko nie tak. Niech ten dzień się skończy. Niech ten dzień no się tak, skończy. No i użyłem takiego fortelu, mianowicie zacząłem zdanie mówiąc, kochanie, może byśmy pojechali na super spacer na Żoliborz, albo możemy pojechać też na Plac Konstytucji. Aha. No i Mania tak, to jedźmy na Plac Konstytucji. Z dwojga, złego no, wolę. Wiedziałem, że jak tak to przedstawię, to Mania będzie wolała tam. No i tak też się stało. No i jak już pojechaliśmy tam, no to wiedziałem, że się uda. No i zaczęliśmy krążyć. Już tak się robiło mega. Mania, tak dziwnie spacerujemy, bo ja chciałem w tym jednym konkretnym miejscu. Gdzie się pocowaliśmy. Cały czas kółko zataczaliśmy, tak. Nie? No i w końcu tak myślę sobie, dobra, to jest ten moment, tak ją... Przeszliśmy sobie za rączkę w to miejsce, gdzie chciałem, tak dokładnie, bo pamiętałem dokładnie, w którym to było miejscu. No i co, no klęknąłem. Mania oczywiście już się skończył, zły nastrój, już był dobry. No bo klęknął. No tak. To dziwne, jak mężczyzna nagle klęka na środku ulicy. Wiesz co, ja już widziałam, bo Miłosz był trochę zestresowany. Coraz bardziej, jak żeśmy kolejne kółka kręcili, to ja już sobie tak myślałam, chyba coś na rzeczy tutaj. Ale ja nie wyglądam, ale coś jest niech tu na tego rzeczy. Niech on teraz nie zrobi, błagam. No i ja widzę, że on klęka. Wyrzucił tę herbatę, klęka przede mną. No i mówi, wyciąga ten pierścionek. Otwiera go przede mną i mówi, Marianno Kamilo Kowalewska. Czy wyjdziesz za mnie? Ale się zrobiło poważnie. No słuchaj, ja no oczywiście, że ja mówię tak, widzę, że tutaj jacyś ludzie dookoła nas przechodnie. Kilka tam takich niezręcznych, wiesz, oklasków. To się dzieje naprawdę, ludzie klaszczą w tych momentach. Miłosz założył mi pierścionek, wstał, pocałowaliśmy się, przytuliliśmy się. No i cały ten makaron, cały ten PMS, to wszystko odpłynęło, no bo byliśmy razem już w tym, nie? Nie spodziewałaś się. Nie. W ogóle. Ale wiesz, wyszło dobrze chyba. No, oczywiście, że tak. To bardzo podobna sytuacja jak ze ślubem, bo u nas wszystko właśnie niestandardowo. No właśnie. Ale, no ale tak po naszemu, więc te wspomnienia są, wiesz, kompletnie inne, nie? Czyli romantycznie było. Tak, bardzo. Ciekawa jestem, czy jeżeli chodzi o wasz ślub, to też taki romantyczny klimat, który poczuliście na wakacjach, was popchnął do tego, żeby nagle zaplanować sobie ślub? Czy to był w sumie? Bo myśmy sobie zrobili wtedy te tatuaże. Tak, zrobiliśmy sobie tak. Co to za tatuaże? To są tatuaże... Co to są? Zachody czy wschody słońca? To są taki po prostu. Słońce i to jest woda. Zależało nam po prostu, żeby takie... Żeby był ten sam, tak. Taki sam, więc no. Mamy matching tattoos. I dosłownie kilka dni po zrobieniu tego tatuażu myśmy sobie leżeli wieczorem na kanapie
I tak zaczęliśmy rozmawiać, no jesteśmy już zaręczeni, no ślub, tutaj coś tam. Słuchaj, a może tak? Dobra, to co, teraz? Zaraz? Jakoś? Dobra, róbmy, jutro dzwonimy, Miłosz mówi, jutro dzwonimy do urzędu. No i zadzwoniliśmy, no i Miłosz dał nagłośnik i pani zaczęła nam proponować różne terminy, z czego jeden taki bardzo bliski, za 3 miesiące. Za 3 miesiące. No i my tak patrzymy na siebie. Dobra. Dobra. No to poprosimy tam ten termin za 3 miesiące. No i zapisane. No i my tak patrzymy, Jezus Maria, no to mamy zabukowany termin na ślub. Oh my God, no to trzeba się zaręczykować jakoś, nie? No właśnie, jak wyglądały te przygotowania? Szalone tempo sobie narzuciliście. Szalone tempo, ale wszystko tak zakładaliśmy, że zrobimy dosyć tak skromnie, stonowanie. Więc tak, wynajęliśmy klub o kawiarnię. Chcieliśmy zaprosić tak do 50 osób. Mieliśmy listę gości, mieliśmy zaproszenia. Ja miałam szukać sukienki i też się tak zastanawiałam, czy sukienka na pewno, czy może jakiś kostium, czy jakieś takie właśnie wdzianko garniturowe. Miłosz się szykował ze swojej strony, chociaż ty chyba na 2 tygodnie przed ślubem jeszcze nic nie miałaś chyba, co? Nie. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. A z garniturem męskim troszeczkę jest, wiesz, łatwiejsza. Jedziesz, zakładasz, pasuje. Ewentualnie poprawki. No tak. Wiesz, jak masz taką figurę, to wszystko pasuje. Dobrze. I na kilka dni przed naszym ślubem, nie? Co? Czerwona strefa. Na 2 dni przed ślubem. Czerwona strefa wasza. I co zrobiliście? Wszystko. I wszystko. No to my tak, odwołujemy to miejsce, które zarezerwowaliśmy. Tak. Odwołujemy wszystko jedzenie, to, jedzenie, napoje, catering, no wszystko to, co wiesz. Ale ślubu nie postanowiliście odwołać? No ślubu nie odwołujemy, no bo już no, powiedziało się, no to chociaż no tutaj powiemy B, nie? No ale tak, ale musieliśmy ograniczyć liczbę osób, która była z nami w urzędzie. Bo nagle... samych świadków. Tak. No. Tak, dokładnie tak. No i tam rodzice... Pusty urząd w ogóle. I naprawdę nie chcieliście przełożyć ślubu? No nie no. W sumie to dlaczego myśmy tego nie zrobili? No bo chcieliśmy się ożenić już. No właśnie. Dobrze, że mi przypomniałeś. Jaki był powód? Miałeś zostać moim mężem w sumie. Więc była moja siostra, która była moją świadkową i był przyjaciel Miłosza Grzegorz, który był jego świadkiem. Czyli 4 osoby w urzędzie. 4 osoby. Plus urzędnik. Tak. Maseczki, dopiero zdjęliśmy jak wyszliśmy, rzecz jasna. Tak. Pod urzędem był mój tata z moim bratem przyrodnim, rodzice Miłosza z bukietem kwiatów. Także no, czekał na nas orszak. Okay. Natomiast w samym urzędzie no, to było takie, wiesz, no, kompletnie inne środowisko niż to, którego się spodziewasz. Wszystko tak bardzo poważnie, ale wszystko tak bardzo cicho, no w ogóle 0 ludzi w tym urzędzie. Jak to czuliście? Z jednej strony to dla mnie to był taki z jednej strony bardzo święty moment, bo rzeczywiście taka kompletna cisza. Tak, taki bardzo, naprawdę. Tak bardzo intymnie. Nikogo nie było w całym urzędzie, był tylko ochroniarz na dole, który wpuszczał i pani trochę urzędniczka. Tak jak, trochę tak jakbyśmy byli tylko my we dwójkę na świecie całym, nie? Tak, tak. No. Bo tam była taka cisza. No. Ale jak wyszliśmy do tej sali, tutaj już czytałem przysięgę, coś tam, no to ja po prostu słyszę Grzegorz i moja siostra, po prostu bobry, płaczą tam z tyłu, nie? Czyli wasi świadkowie? Tak. Okej. Okay. Myślałam, że Miłosz po prostu się wzruszył. Bo ja wyczuwam, że on jednak jest takim romantykiem. Miłosz jest wrażliwy. No. No jesteś. No jestem. Znaczy, może to... Ale wiesz, nie tłumacz się z tej wrażliwości, to jest piękne. Świetne. Tak. Przecież no to ja nie mógłbyś... Nie mógłbyś, jakbyś nie był wrażliwy. No tak, ale wiesz, moim zdaniem w przypadku mężczyzn powiedzenie, że mężczyzna jest wrażliwy, to jest... To tak jak powiedzieć o mężczyźnie, że jest piękny. No, to jest co innego niż przystojny. W sumie to samo, ale trochę co innego, nie? Czyli, że jesteś... Czujący. Tak, no po prostu facet może albo bardziej czuć, albo mniej czuć. Być bardziej empatyczny, albo mniej. Bardziej jakby wyczuwać, albo mniej. I tyle. Będziemy cię określać, jak lubisz. Dziękuję.
Najważniejsze, że masz to w sobie, to a to dokładnie, działa na kobiety. Dokładnie. Jak to nazywamy, nieważne. Nie zmieniaj tego. Tak. I wiesz, i no więc słyszę właśnie, Grzegorz płacze, moja siostra płacze, oni się wzruszają, no my stoimy, patrzymy na siebie, mój Boże, to już się dzieje. Mhm. No i dostajemy te obrączki na tacce, to Grzegorz je przyniósł. Tak, no, tak. Tak. I Miłosz bierze moją obrączkę, żeby mi założyć. No i próbuje mi wsadzić tę obrączkę na palec. Ewidentnie czuję, że ta obrączka no, się zmieści, tylko musisz ją pchać jakby, tak? No. A Miłosz mówi, ona nie chce wejść. Ona nie wchodzi. Ona nie wchodzi. Nie wchodzi. Wiesz, tak normalnie, ona nie wchodzi. Przepraszam Państwa, musimy przerwać tę ceremonię, ona nie wchodzi. Więc wiesz, Miłosz próbuje mi założyć tę obrączkę. Ona nie wchodzi, ona nie wchodzi. Ja tak patrzę, Miłosz, Jezu, dobra, daj to. Więc ja sobie sama dopchałam tę obrączkę. No bo mam dobrą obrączkę, a ty sugerujesz, że ja po prostu, wiesz, się wciśniemy, no, bo zabrakło ci odwagi, żeby, wiesz. Bo jesteś kobietą, dla ciebie, że nie wchodzi, to jest od razu, że nie wiem, że masz na przykład rękę spuchniętą. A dla mnie nie, no po prostu nie wchodzi, no to trzeba albo coś inaczej zrobić. Ale... Musimy na szybko nową kupić, ale okazało się, że pasowała. Tak, pasowała, tak. A ty wiesz, po prostu za delikatny, bałeś się tam, może nie, co? Tak, ręka nie chodziła, no. A, okej, okay, musisz ręce szansu. Tak, czyli stresik się wkradł. Oczywiście. Chyba ty byłeś bardziej stresowała. Ja. Czyli tak, było trochę stresu, ale ciekawi mnie to, czy na przykład jak dowiedzieliście się, że do tego urzędu nie wejdzie nikt oprócz was i waszych świadków, czyli najbliższe osoby waszemu sercu, rodzice, dziadkowie, najbliższe przyjaciółki. Wiesz co, nie wiem jakie to było kochanie dla ciebie, ale ja miałam... Przez to być może, że ja wierzę, że nic się nie dzieje bez przyczyny i nic się nie dzieje bez powodu. I gdzieś tam w ogóle, wiesz, no dwa dni przed ślubem to już jest taki... No to jest informacja, która ścina z nóg. Dokładnie, dokładnie. Ale wy jakby nie poddaliście się temu, bo większość par w tej sytuacji nie tylko rezygnowała z wesela, tylko też ze ślubu. Wiesz, mi się wydaje, że po prostu i my taką parą jesteśmy, to na pewno. My jesteśmy elastyczni. I wydaje mi się, że przez tą naszą elastyczność my możemy po prostu osiągać więcej i więcej i szybciej, bo nawet kiedy przyszła na przykład pandemia, ten 2020 rok, to nie była dla nas tragedia, bo my się bardzo szybko dostosowujemy do nowych warunków. I ja uważam, że w ogóle, jak chcemy żyć, to musimy być przygotowani na zmiany. Ja od razu powiedziałem, ja ci się jeszcze nie jeden raz oświadczę, bo to jest bardzo ładne i właściwie czemu mam ci się raz oświadczać? No takie sakramenty, że będziesz powtarzał sakramenty. Tak, no kurczę, no czemu nie? Więc byliśmy tacy na zasadzie, dobra, róbmy to, jest super. Wiesz, no, nie wiem, ja miałem coś takiego, że najważniejsze, że jesteśmy my. No właśnie, bo to jest trochę coś takiego, czy my, czy świat. Bo jak na dwa dni przed ślubem dostajesz informację, no hej, ten ślub się kompletnie zmieni. No to jest troszeczkę coś takiego w porządku. No to w takim razie, czy czekamy na świat, aż nam pozwoli, czy my tworzymy sobie to pozwolenie teraz? No i my po prostu zdecydowaliśmy się, że jeżeli ja chcę, ty chcesz, to my tworzymy to po swojemu. Ale wesele jeszcze przed nami. Tak. No właśnie, bo to, że w tamtym momencie nie doszło do tego wesela, to nie oznacza, że w ogóle go nie będzie. Dokładnie tak. Macie plan? Mamy plan, bo tamto wesele, które się wydarzyło wtedy, przy tamtym bo było wesele. Było, tak to nazwijmy, to była taka posiadówka bardziej. Aha. Trochę jak taka perpetuwa, bo po prostu, wiesz, ta klubowa kawiarnia już poszła w otchłań. Tak. Te zaproszenia poszły w otchłań, no generalnie wszystko poszło w otchłań. Więc myśmy po prostu zaprosili takich najbliższych nam ludzi do nas do domu. Ale ponieważ nie mieliśmy no nic na dobrą sprawę, w ogóle nie byliśmy na to przygotowani. Tak, wszystko było odwołane, nie? Jakby, no bo też nawet nie dowiedzieliśmy się, więc szybko to odwołali. Niektórzy to nawet do nas dzwonili, że nie mogą zrealizować zamówienia i ten, więc jakby nic nie mieliśmy, nie byliśmy w ogóle przygotowani. Więc mieliśmy poduchy, tak, kanapę, planszówki, wino w kubkach, szklankach i kieliszkach. No. I to było tyle. Nie! No. Ale kogo zaprosiliście do siebie do domu? To byli macie przyjaciele czy rodzina? Pomieszane. Pomieszaliśmy w ogóle. Chyba był tak. Twój tata, mój tata, mój tata. Tak. Twoja siostra przyrodnia, mój brat przyrodni. Tak. I to z rodziny twoi tyle przyjaciele, było. Moja siostra ze swoim chłopakiem. No. No rozumiesz, masz.
Czyli dalej to jest naprawdę bardzo wasza historia. Tak, to jest dalej bardzo nasza historia, to jest dalej powtórka. Tak, to jest dalej powtórka z zaręczyn. No dobrze, ale to wesele takie bardziej tradycyjne będzie. Będzie. Macie to w głowie. Mamy to w głowie, ja myślę przyszły rok. Ty myślisz przyszły rok? Myślicie przyszły rok? No ten chyba nie, ale przyszły pewnie tak już. Latem? Tak. Będzie w nazwie miesiąca? Nie wiem. Sierpień? Zobaczymy, no nie wiem, no. Trochę go ciśniemy. Ja tutaj, wiesz, deklarację, po prostu deklarację. Nie, nie, no to deklaracja jest taka, wstępnie się mówiliśmy, że na wakacje przyszłego roku zrobimy. No, miejsce jest jeszcze takie do ustalenia, bo ja mam jakieś tam fantazje greckie albo włoskie. Czyli miałoby to być za granicą? No, fantazje. Okej. Okay. A jak będzie? A jak będzie, zobaczymy, no bo to... Życie pokaże. Życie, no i COVID pokaże i zobaczymy też. Zobaczymy też tak naprawdę, co będzie, bo nie wiem, za rok na wakacje to już możemy mieć drugiego bobasa, no to... No nie, no... To brzmi jak deklaracja! Marianka, wiedziałaś o tym, czy... Myszeczku, takie rzeczy to my musimy wcześniej ustalać. No nie, ale ja nie mówię żadnych deklaracji, po prostu... Nie, no fajnie, życie, fajnie. Życie pisze swoje scenariusze. Cieszę się, że wpadliście, przynajmniej wiecie, co dalej będziecie w życiu robić. Tu się wiele rzeczy okazało. Tu się odkryło sporo. To jest po prostu dobra energia, wiesz, tu się dzieją wspaniałe rzeczy. No tak. Bo słuchaj, ale ty do tej pory nie miałaś białej sukni. Tak. Ty poszłaś do ślubu w jedwabnych spodniach, butach na wysokim obcasie, w jedwabnej koszuli i w ramonesce. Korci cię to posiadanie sukni ślubnej, co? Tak, tak. Wiesz, wydaje mi się, że do tego dojrzałam. Fajnie. Bo ja wtedy, jak wtedy szliśmy do ślubu, to ja sobie tak pomyślałam, nie no to jest urząd, tylko no, tylko tak, no. To nie jest to przejście przez cały kościół, nie będzie aż tylu gości, no 50 osób, no to może to wszystko, no nie jest aż tak duże. A teraz myślę inaczej. Teraz myślę, że jeśli dla nas to jest duże, no to jest duże. To wy to określacie tak naprawdę. Dokładnie tak. Więc ja wiem, że ja się tu pojawię po swoją suknię. A może masz ochotę już dzisiaj coś pomierzyć? O Boże, to by było bardzo pięknie, poproszę. Prawda? No. Robimy to, nie? Robimy to. W takim wydaniu zobaczyłam. Pierwszy raz. Jak ci w tym? No jest mi wspaniale. Jest mi wspaniale. Ja ci bardzo, bardzo ci za to dziękuję. To jest takie doświadczenie, wiesz. A jak ty się czujesz w tej sukni? Bardzo dobrze. To jest dokładnie ta sukienka, to jest dokładnie taka sukienka, jaką sobie wizualizowałam i jaką sobie wyobrażałam. Wiesz, nie puszysta duża, tylko właśnie taka moja. Taka slim. Ale ja jak... pomyślałam sobie o tobie i tak ci zaproponowałam, że chciałabym, żebyś coś u mnie przymierzyła. To jakby moją pierwszą myślą było to, że dam ci właśnie tę suknię. To jest... Tak, wiesz, jak ja się w niej dobrze czuję. Ale ja zobaczyłam, wiesz, się w lustrze i miałam takie... O mój Boże. I to jest to, co ci powiedziałam wcześniej, że jesteś pierwszą osobą, przy której ja w ogóle się na to zdecydowałam, przed którą ja się otworzyłam do tego, żeby przymierzyć suknię. No, ale ja ci tak dziękuję. Mój Boże, wiesz, to jest to, co powiedziałam wcześniej, że ja nie miałam takiej dojrzałości wtedy w sobie, żeby sobie na tę suknię pozwolić, sama sobie pozwolić na nią, bo mi się to wydawało, o to za dużo. A teraz widzę, że to nie jest za dużo. Ale to musi być też ta suknia. Tak. Bo ona po prostu nie może ciebie przykryć, ona musi ciebie odkrywać. Wybić, no. No, jest przepiękna. Bardzo, bardzo ci za to dziękuję. Słuchaj, ja chciałam, żebyś tu pomierzyła pewnie z 10 sukienek, ale ta jest taka ładna, ja nie wiem, czy ty chcesz więcej. Żeby była ta, wiesz, ta jedna myśl, nie? Że jest po prostu... Wiesz, bo ona przepięknie na tobie leży, ale to też mam wrażenie, że ona po prostu leży z twoim charakterem, wiesz? Że ona jest tak twoja... Że się dopasowała. Jak żadna inna. No, no,
jest w niej ta lekkość, ten romantyzm, taka tak, bezpretensjonalność. Te rzeczy są tak piękne. Tak. Tutaj się dzieje jedno, tu się dzieje drugie, ale to jest tak spójne. No, czuję się wspaniale. Mamy skierkę na twój ślub. No, ja myślę, że tak. Ale może przymierzymy coś, żebyś zobaczyła, jak się czujesz w zupełnie innej sukni, może dobra. Takiej bardziej klasycznej, bo może też nagle okaże się, że to poczujesz. Dobra, dobra, jestem otwarta. Przy tobie wszystko. Oddaję się w twoje ręce. No dobra, to następna. Co ty tutaj ze mną robisz? Znaczy, powiem ci, że sama nie myślałam, no. Że będzie tak dobrze. No, ja się tutaj będę na co dzień ubierać po prostu, bo... No. Znaczy, bo wiesz, jakby znam twoje nastawienie, że nie chcę tej objętości na dole, nie chcę tej księżniczki, no, ale wyglądasz tutaj fenomenalnie. No też się sobie podobam. Jest to kompletnie inny styl niż tamta poprzednia. Kompletnie. I zobacz, co ci powiedziałam, że sukienka nie może cię jakby przykryć, a na tak. Tej sukni się tak dużo dzieje, a mimo to jakby twoja uroda tu wybrzmiewa, nie? No, no. Takie samo mam wrażenie. Przepiękne jest tutaj te wszystkie detale. To, że są, mam wrażenie, że ramiona są przepięknie wyeksponowane. Bardzo, bardzo mi się podoba. Wiesz, lekkość w tej sukni, nie? Tak, to są prawda. Te delikatne, transparentne rękawy, tak. To dodaje takiego, wiesz, smaczku, ale też lekkości. Dokładnie tak. No. O Boże, na co ty się zdecydujesz? Już myślałam, że to mamy po pierwsze, a to jaka niespodzianka. No i dylematy, no i dylematy. Nie wiem, no nie wiem, po prostu. No masz tutaj takie perełki, to ja się nie dziwię. Ale ci będzie ciężko. No. Ciebie zazdroszczę. Znaczy, fajnie, jeżeli naprawdę przez chwilę do mnie przyjdziesz i jeszcze więcej przyjdę, powiesz, ale... Przyjdę. Suknię masz do mnie w prezencie. No coś ty. Dziękuję ci, mój Boże. Wyglądasz w nich tak dobrze, że każdą ci daję. Po prostu już tylko moje poszła. To jest obłęd. Boże, jestem dziękuję po prostu ci. Taka szczęśliwa. Możemy zrobić tak, że jak będziesz miała ochotę, to w ogóle przyjdziesz na takie, wiesz, poważne przymiarki do mnie, do salonu marzeń. O Boże, dziękuję ci. Dziękuję ci Jezu, bardzo. I znajdziemy tą piękną i zrobimy tutaj, wiesz... Tak jest. No chociaż tak pięknie wyglądasz, wiesz, fajnie zrobione włosy, delikatny makijaż. Wiesz, w tym ślubu nie ma co... Przesadzać. Nie? No. Czujemy to. No. To żebym, jakby... żebym była ja. Tak. Żebym wciąż była ja. Tak. To musi być twoja natura ubrana w coś wyjątkowego, takiego niecodziennego, ale wiesz, stawiamy na ciebie. Tak, tak. Tak ci dziękuję. I love you. Tak się cieszę. I tak chciałam się z tobą spotkać, to już było takie magiczne, Marianka. Dla mnie też. Jestem po prostu totalnie wkręcona. Ja też ciągle mam łzy w oczach, kiedy z tobą rozmawiam. Ja nie wiem, czy powinniśmy się częściej spotykać, bo... makijaż wszystko równo. Z ciebie po prostu. Ale jest super. Bardzo jest super. Dziękuję. Jest piękna suknia, ale wiesz, kocham tę energię. Magiczne chwile dla mnie tutaj stworzyłaś. Naprawdę. Ty dla mnie też. To są najlepsze przymiarki ever. Wiesz? Dziękuję ci. Jesteś taka piękna, taka wspaniała. A ty? Mój Boże. Słuchaj, powiem ci, że tak czułam, że będzie dobrze, ale nie spodziewałam się takich emocji, wiesz? Ty też nie. Bo ja się też nie zdarza w dzisiejszych czasach. To jest coś wyjątkowego, absolutnie. Tak piękne miejsce tu stworzyłaś. Bo ty je tworzysz, bo ty je tworzysz, dlatego ono takie jest. Bo ja, wiesz, kocham kobiety. Wiem, ja też. I to na ślub. Naprawdę cudo. Bardzo się cieszę i bardzo ci dziękuję. Jesteś moją gwiazdą najjaśniejszą. Cudny moment. Słuchaj, cudny. Wpraszam się na wasz ślub tej chwili. Tak jest, tak jest, tak jestem jest. Jestem na tym jesteś weselu. Jesteś na tym weselu. Pytanie. No byłam pierwszym zaproszonym gościem, dokładnie. Kiedy jeszcze daty nie było. Jak się jeszcze nie znałyśmy, tak. To już byłaś zaproszona. Tak, daty nie ma, a ja jestem. I to mi się podoba. Cuda. Pięknie. Dziękuję. Dziękuję. Słuchajcie,
bardzo się cieszę, że do mnie przyszliście, że mogliśmy sobie porozmawiać. W pewnym stopniu muszę powiedzieć, że Instagram nie kłamie, bo oglądając Was tam, miałam poczucie, że Wy jesteście taką parą z niesamowitą energią, dobrą, pozytywną i dzisiaj, jak tutaj się widzimy wreszcie twarzą w twarz, to ja to czuję i jestem cały czas, jakby mi opowiadacie po prostu na skraju łez, bo to, co mówicie, jest takie piękne i wzruszające. Ja więc bardzo, bardzo się cieszę, że do tego spotkania doszło. Życzę Wam do tego domu. Dziękujemy! Trochę od tych emocji. W ogóle to dużo się o sobie dzisiaj dowiedziałam na Moizy. I to miejsce, ta przestrzeń, to jest taka atmosfera sprzyjająca otwieraniu się na siebie. No i przepiękne, przepiękne sukienki, przepiękne suknie, przepiękna rozmowa. Bardzo dużo miłości w tym wszystkim było. Jestem ogromnie wdzięczna za to spotkanie. Oczywiście do Izy wrócę po sukienkę. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła pójść gdziekolwiek indziej. Zobaczyłam się dziś u Izy w jej atelier w kompletnie innym wydaniu. I jestem w szoku, bardzo pozytywnym szoku. Absolutnie nie wyobrażam sobie, żebym gdziekolwiek indziej mogła pójść po swoją sukienkę na wesele. Przymiarki tych sukienek były niezwykłym odkryciem dla mnie, bo odkryłam, że ja tego chcę, że ja chcę tych sukienek, że chciałabym na pewno na naszym weselu, które będzie w przyszłym roku, mam nadzieję, że bardzo chciałabym mieć białą suknię, taką jaka być powinna. No i muszę powiedzieć, że ta pierwsza sukienka, którą przymierzyłam, to bardzo w moim stylu. To połączenie koronki, ale jednocześnie to wszystko było tak delikatne, bardzo myślę spójne z moją osobą. Bardzo w takim moim stylu. Trochę boho, trochę i sex appeal też w niej był. Taka, ona też była taka lejąca się, bardzo mi się podobała. To 100% mój styl. Ta druga sukienka, wydawało mi się, że będzie gorzej wyglądała, ale uważam, że wyglądała równie dobrze. I to było dla mnie mega duże zaskoczenie, bo wydawało mi się, że ona no, na pewno się nie będzie nadawała dla mnie. Dlatego w ogóle, no naprawdę, oko Izy jest niesamowite. I tak bym ostatecznie zdecydowała się na tą pierwszą. Chociaż ta druga była równie piękna, więc może po prostu potrzebuję dwóch sukienek? Jedna na wejście, a druga na taniec. To ma sens. To ma sens. No to zdecydowane, będą dwie. Misza, jakie to było dla Ciebie, żeby tak sobie wrócić i poprzypominać tamten dzień? Trochę tak jak był teraz. Jakbyś tam był? No, bardzo fajnie i przyjemnie. I także się chce więcej, nie? Tak. No właśnie to jest to, co powiedziałem, że to jakby, że tak jak, wiesz, po co się ograniczać do jednego ślubu, jednych zaręczyn. No i jednej imprezy. No i jednej imprezy, no można to powtarzać, to jest tak piękne wydarzenie, że... No ale bo to jest też ta atmosfera, którą czuć u Izy, że ten ślub jest czymś tak ważnym, tak świętym, tak pełnym, że naprawdę się chce w sobie więcej tej przestrzeni podkreślać, Tak, no już od razu sobie wizualizujesz, jak to wygląda teraz. No już to widzisz, ja dokładnie to samo miałam. I wracam taka najedzona taką miłosną nutą, nie? Tak. No tak. To tak, takie po prostu podkręcenie. No takie pełne serducho. No, podkręcenie takiego ognia miłości.
Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!